Czy w Lidlu znajdziemy fajne kosmetyki z dobrym składem i w niskiej cenie? Już Wam zdradzę, że tak. A w tym świetny krem do twarzy za niecałe 10 zł. I to nawet nie jeden. Do tego łagodne żele i płyny do oczyszczania twarzy i więcej. Przyjrzymy się też marce własnej Cien i sprawdzimy, kto produkuje niektóre kosmetyki. Bo może znajdziemy wśród nich tańsze zamienniki droższych firm. Witajcie w krainie składów! Dziś zabieram Was do Lidla w mojej okolicy i poszukamy wspólnie najciekawszych produktów. Tak, przechodzę tutaj i nie wiem, czy tak jest w każdym Lidlu, bo bardzo rzadko chodzę do Lidla, ale tu nie ma wcale jakoś szczególnie dużo kosmetyków. To znaczy takich, wiecie, wyjątkowych. Zacznijmy od pewniaków. Jeśli jeszcze nie mieliście, to warto przetestować dezodoranty i antyperspiranty Cien. Są łagodne dla skóry z fajnymi składnikami, a jednocześnie skuteczne. Pamiętajcie tylko, że antyperspiranty i dezodoranty to coś innego. Antyperspirant blokuje pot i zawiera sole aluminium, a dezodorant maskuje czy też neutralizuje nieprzyjemny zapach i wspomnianych soli aluminium nie zawiera. Dlatego ich nie mylcie, bo działają zupełnie inaczej. A te z Cien kupowałam przez lata i moim zdaniem są porównywalne do kultowych produktów z jaj. Tylko wiecie, o połowę tańsze. Najbardziej lubię ten z różową zakrętką i nawet znowu go kupiłam. Wiem, że dużo osób boi się soli aluminium, więc może troszkę Was uspokoję. Generalnie ta substancja jest bardzo ciężko wchłanialna przez skórę. Niemal wcale. Dodatkowo pacha wydala. Więc tym bardziej substancja ma problem z dostaniem się w głąb organizmu. Dlatego te wszystkie plotki o tym, że antyperspiranty mogą powodować raka, zostały totalnie obalone i wręcz zmiażdżone kolejnymi badaniami. Tak naprawdę głównym źródłem aluminium jest dieta. Prosty wniosek, nie jedzmy antyperspirantów. Natomiast jeśli występują jakieś dziwne reakcje, to często wina na przykład zapachu czy innych składników, więc nie panikujmy. Wieczorem wystarczy pamiętać, żeby umyć pachy wodą i żelem i wszystko powinno być ok. Przechodząc dalej, to wiem, że wiele osób szuka w Lidlu kremu do twarzy. I pamiętam, że kiedyś była linia Food for Skin i cieszyła się dość pozytywnymi opiniami. To były bardzo podstawowe kremy za jakieś 12 zł, ale przyznam, że już dawno nie trafiłam na nie w sklepie. Znalazłam za to inne w takich śmiesznych, rozszerzających się opakowaniach. I według mnie to takie trochę zamienniki kremów Nivea 3 w 1. Te kremy wydają się zamiennikami właśnie tych Nivea, więc jeżeli nie lubicie tej marki, no to możecie spokojnie sięgnąć po tą. Zbyt wiele różnic między składami nie ma. Największa to chyba fakt, że w różowym kremie znajdziemy aloes, a w błękitnym go nie ma. One ogólnie są dobre, tylko dość proste, ale przy cerach mieszanych i suchych powinny sobie dobrze radzić, nawet pod makijażem. Czasem jak macie dobre serum, to właśnie można sobie zaoszczędzić kupując prostszy i tańszy krem, a i tak pielęgnacja na tym nic nie traci. Kwestia tego, jak to sobie rozegracie. Widziałam też, że w sklepie można trafić na już chyba niemal nigdzie niedostępne kosmetyki Bielendy. A to ciekawe, że tutaj jest ta seria z Bielendy, bo ona w innych sklepach już dawno jest wycofana, więc jeśli ją lubicie, no to możecie przyjść po nią do Lidla. Trafiłam tam na przykład na serię różaną w tych czarnych opakowaniach. I proszę, znowu Bielenda. Pamiętam, że kilka lat temu były hitem dla cer dojrzałych. Na przykład wersja 60+ zawierała triple argonin, a to taki naturalny zamiennik silikonów. Ten emolient sprawia, że skóra staje się mięciutka i jedwabista w dotyku, a do tego pomaga jej utrzymać nawilżenie. Wtedy chyba nikt się tym nie interesował, a teraz ten składnik wraca i jest już należycie doceniany. Co więcej, w tym kremie były też ceramidy i niacynamid. Bielenda używała ceramidów, zanim to było modne. Czyli obecnie jedne z najpopularniejszych składników. A te, ja wiem, z 4 lata temu, może nawet 5. Pielęgnacja była na takim poziomie, że mówiąc niacynamid, to pewnie ktoś pomyślał, że to nowy smak zupki z wifonu.
Tak więc ludzie lubili ten krem, ale chyba nie do końca wiedzieli, co tam działa i dlaczego. Tak samo z witaminą C. Kto by tam zwracał uwagę, że są jakieś pochodne? A w tym kremie była. Konkretnie SAP. Ona charakteryzuje się tym, że działa dość powierzchownie, ale ładnie rozświetla i ma właściwości antybakteryjne. Nie do końca był to jednak krem dla młodszych cer ze względu na sporo cięższych olejów. Krem był więc całkiem treściwy i odżywczy, ale jak wiele razy mówiłam, totalnie nie przejmujcie się tym wiekiem na opakowaniach. To tylko sugestia. Te produkty może będą trochę treściwsze i może będą mieć intensywniejsze zapachy, ale nie ma tam nic, przez co młodsze osoby nie mogłyby ich używać. A wręcz przeciwnie. Nawet jeśli są troszkę za ciężkie, to zawsze można korzystać z nich jak z maseczek. Ale zostawmy tę bielędę, bo znalazłam jeszcze tańsze kremy z Cien. I słuchajcie, dyszka, a ten krem ma skład jak nawet taki i za 50 zł. W jego składzie znajduje się nie tylko nawilżający kwas hialuronowy, ale też mocznik czy betaina, więc ta funkcja jest tutaj naprawdę dobrze spełniona. A wiadomo, dobrze nawilżona skóra to też jędrniejsza i z mniej widocznymi zmarszczkami. Jest tutaj także ekstrakt z opuncji figowej, czyli dodatkowy składnik przeciwzmarszczkowy i łagodzący. I nie wiem, czy wiecie, ale często te marki własne różnych sklepów czy drogerii i tak są produkowane przez większe firmy. Jednej zleca się na przykład szampony, innej kremy, a jeszcze innej na przykład balsamy. Nie sięgnęłam już do ceny, ale generalnie te kremy produkuje ta sama firma, co kosmetyki AA. I w tym przypadku za produkcję odpowiada firma Oceanic, czyli dokładnie ta sama, co za produkty AA i często spotykane w aptekach Oilan. Widzicie? To jest ta sama firma, co AA. Z tego, co sprawdzałam, to maseczki produkuje na przykład Marion. Więc jak lubicie te większe marki, to macie pogląd, jakiej mniej więcej jakości mogą być pozostałe produkty. Pozytywnie zaskoczyły mnie też produkty do oczyszczania twarzy. Bo zwykle jest tak, że w marketach są raczej silne i nieciekawe żele, a tu, o dziwo, wszystko było okej. Płyny micelarne duże, minimalistyczne i w świetnej cenie. Znalazłam jeszcze takie płyny micelarne i one faktycznie mogą być fajne, bo są bardzo, bardzo łagodne. Ten tutaj zawiera nawet składniki łagodzące i przypomina mi mój ulubiony płyn z bielędy. A tutaj mamy tanie płyny micelarne i one są bardzo minimalistyczne. Żele wypadają podobnie dobrze. Znalazłam tutaj żele do mycia twarzy i one są okej. Drugie pozytywne zaskoczenie, żel nie zawierał CAPB, czyli kokamidopropylbetainę. A to naprawdę rzadko się zdarza, szczególnie w tanich produktach. Ogólnie ten składnik jest łagodny i nie ma się czego bać, ale podczas produkcji może być zanieczyszczany innymi substancjami, które niestety już są silnymi alergenami. Dlatego przy wrażliwej skórze polecam go unikać. Jeśli jednak ten składnik jest Wam obojętny, to super, bo macie dużo większy wybór. Ale obok są moje ulubione pianki Ziaja, tak więc Ziaje polecam Wam dużo bardziej. A obok żelu były jeszcze moje ulubione pianki Ziaja. Wiem, że wciąż dużo osób ma dystans do tej marki, ale ona zmienia się na lepsze, pozostając w tej niskiej półce cenowej. I serio, pianki są mega dobre i sama ich używam, nawet mając dostęp do dużo droższych produktów. To dlatego, że są wyjątkowo łagodne, puchate, nie powodują uczucia ściągnięcia, bazują na delikatnych substancjach myjących, a do tego nawet leciutko nawilżają. W składzie znajdziemy sporo cukrów, mocznik czy łagodzący pantenol. Takiego produktu zdecydowanie nie powstydziłyby się nawet drogie firmy, więc totalnie bierzcie. Mimo tej niskiej ceny to jedne z najlepszych pianek, jakie znam. Dlatego uważnych proszę o hasło hashtag pianka. A znalazłam coś jeszcze. I taki spory krem do rąk i powiem Wam, że skład jest naprawdę spoko, więc jeżeli nie macie jakichś szczególnych wymagań, to bym brała. Taki ogromny krem do rąk w opakowaniu z pompką. Skład nie jest naturalny, bo otwiera go parafina, ale to akurat nic złego. Akurat parafina w produktach do rąk jest często mile widziana, ponieważ dobrze zabezpiecza skórę i zapobiega utracie nawilżenia. Oczywiście produkt zawiera też sporo naturalnych olei, cenne kwasy tłuszczowe, kwas hialuronowy i
wiele więcej, więc mimo tej parafiny skład oceniam jako fajny. Poza tym warto, bo kremy do rąk idą jak woda. I w sumie dobrym pomysłem jest postawienie takiego kremu w łazience, może na przykład obok ręczników, aby od razu po umyciu dłoni je posmarować. To świetnie działa nie tylko na skórę, ale też na paznokcie, bo jeśli są dobrze nawilżone, to też elastyczniejsze i mniej podatne na złamania. No i nie ma wymówek z lenistwa, bo to pompka. Nic nie trzeba odkręcać, zakręcać, tylko naciskamy. A to też skłania do regularności. Krem zawiera też mocznik i wiem, że ogólnie jest bardzo pożądanym składnikiem w tego typu kremach, ale jeśli macie jakieś ranki, czy na przykład wracacie z ogrodu i te dłonie są podrażnione, to niekoniecznie ten mocznik w wysokim stężeniu jest najlepszym wyjściem, bo może szczypać. Za to świetnie sprawdzą się kwasy tłuszczowe, oleje i masła roślinne. A już w szczególności masło shea, bo wspiera regenerację. I tego akurat w tym kremie nie brakuje. Znalazłam jeszcze takie żele pod prysznic i generalnie nie dużo różnią się od Isany, tak raczej, ale mają ciekawe zapachy, ale obok jest znowu ziaja. I tutaj już naprawdę to są takie łagodne płyny, które możecie spokojnie kupować. Niestety też mają kokamidopropyl propylbetaina. Nasze pod prysznic to też trochę taka droższa Isana. Pomadki za 5 zł wychodzą chyba nawet fajniej niż Isana, bo Isana jest troszeczkę ostatnio taka świeczkowata. W każdym razie znalazłam tutaj całkiem fajne mleczko do ciała. Do skóry, słuchaj. Kojarzę, że kiedyś było takie białe i nie wiem, czy ono zmieniło skład, czy i to jest to samo, czy po prostu tam to było wycofane, ale to też jest fajne. Niby fajnie, fajnie, ale jakoś mi się ten marketing nie podoba. A te kremy są totalnie jak taka lżejsza wersja kremu Nivea. Ciekawe, czy te kremy są na wyłączność w Lidlu. Myślałam, że nie znajdę żadnych toników, ale mamy hydrolaty i one są naprawdę bardzo dobre. Więc jeżeli szukacie toniku, to możecie tak samo sięgnąć po hydrolat. I ta marka jest dobra. No i mamy klasyczne maski, hair foody. One są zawsze spoko. A czy wy macie jakiś kosmetyk z tego sklepu? Jak wam się sprawdza i czego polecacie? I czy chcecie takich odcinków więcej? Dajcie znać w komentarzu. A kto ma skórę, łapka w górę. Dziś się z wami żegnam. Buziaki, pa!